Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło Państwa tutaj powitać na pierwszym spotkaniu, które Stowarzyszenie Transhumanistyczne ma okazję tutaj, powiedzmy, że współorganizować właśnie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Dziękuję przede wszystkim tutaj naszym kolegom, którzy umożliwili nam w ogóle przeprowadzenie tego spotkania. Będziemy mówili o zmysłach rozszerzonych, o transhumanizmie, będziemy mówili o robotyce trochę, o rzeczywistości rozszerzonej, będziemy mówili o sztuce. Zaczniemy tak naprawdę od kilku słów na temat w ogóle transhumanizmu, bo ten transhumanizm, pojęcie, sama idea stała się punktem wyjściowym dla nas do w ogóle tych rozważań. I w międzyczasie dwa słowa powiemy na temat tego, skąd się w ogóle wziął pomysł na to nasze dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Mateusz Łukasiak, bo nie miałem się okazji jeszcze Państwu przedstawić i opiekuję się Polskim Stowarzyszeniem Transhumanistycznym, o którym też jeszcze kilka słów Państwu powiem. Dzisiaj będę wodzirejował Waszym spotkaniem, a teraz zaczniemy. Generalnie, czy ktoś z Państwa przed tym spotkaniem spotkał się w ogóle z pojęciem transhumanizmu? Nie pytam się tutaj o naszych kolegów i koleżanki bezpośrednio ze stowarzyszenia, ale jeżeli ktoś by się chciał przyznać, to będzie miło. O, miło mi, dzięki, bardzo fajnie, cieszę się. Transhumanizm jako pojęcie powstało w latach 60. Wymyślił je Huxley, brat tego Huxleya od Nowego Wspaniałego Świata. Ten oto Huxley miał raczej bardziej pozytywną wizję tego, jak świat się będzie rozwijał, jak będzie się rozwijał gatunek ludzki, jaka jest nasza przyszłość, w przeciwieństwie do swojego brata. On uważał, że dzięki nowym technologiom będziemy mogli właśnie przekroczyć ograniczenia człowieka, ograniczenia, które nasze ciało nam narzuca. I właśnie stąd jest ten transhumanizm, od transgresji, od przekroczenia ludzkich ograniczeń. Jakie te ograniczenia widział Huxley? Widział ograniczenia po pierwsze tego, że starzejemy się i umieramy. Po drugie ograniczenia tego, że rodzimy się z jakimiś umiejętnościami, z jakimiś cechami i nie mamy na nie specjalnie dużego wpływu. A być może te nowe technologie, które będą nadchodzić, pozwolą nam ten wpływ jakiś wywrzeć. Będziemy mogli żyć dłużej, zdrowiej, być może będziemy inteligentniejsi, piękniejsi, silniejsi. U transhumanistów dzisiaj, po tych 50 latach, tak naprawdę to ta podstawa, ta skłonność i fantazja o transgresji, o przekroczeniu została z nami. Wydzieliło się z tego tak zwane cztery filary transhumanizmu, właśnie to 4S, które tutaj napisałem, czyli superinteligencja, długowieczność i mówi się tu jeszcze o supermoralności i superdobrostanie. No bo po co mielibyśmy żyć wiecznie, jeżeli mielibyśmy wiecznie być nieszczęśliwi, prawda? No ale oczywiście transhumaniści nie myślą tylko o absolutach, takich jak nieśmiertelność. Myślimy głównie o takich rzeczach, przynajmniej tutaj na naszym polskim poletku. Myślimy o tym, co możemy zrobić, żeby żyć dłużej i zdrowiej. A na razie nie zajmujemy się takimi rzeczami jak życie nieśmiertelne. Dzisiaj będziemy tak naprawdę mówić o ciele właśnie w transhumanizmie. Mamy oczywiście zdjęcie tutaj Stelarka, który będzie jeszcze wspominany dzisiaj w trakcie naszego wykładu. Jest to taki artysta, który właśnie zajmuje się sztuką, w której elementem jest ciało, jego modyfikacja, mogę tak powiedzieć? Bo ja nie czuję się tutaj ekspertem w dziedzinie sztuki tak naprawdę, ale Stelarc często właśnie robił eksperymenty, gdzie na przykład dodatkowe ramię pozwala mu pisać. Zastanawiał się nad tym, jak możemy rozciągnąć nasze ciało, żeby jakąś nową wartość osiągnąć. No ale żebyśmy mogli to nasze ciało modyfikować, nawet przy pomocy tych technik, które dzisiaj mamy dostępne, prawda?
Kto z nas nie próbował w jakiś sposób na przykład podkręcać się przed egzaminem, chociażby kawą? Jest to tak naprawdę neuroenhancement, a więc poprawa zdolności kognitywnych środkami farmakologicznymi. Nie moglibyśmy tak naprawdę myśleć o tym zmianie, o tej zmianie ciała, o tym transhumanizmie, gdyby nie koncepcja wolności morfologicznej, czyli prawa do posiadania i modyfikowania swojego ciała. Nie jest to w tej chwili istniejące i zaakceptowane prawo, ale jest to prawo sugerowane w literaturze akademickiej. Ostatnią kwestią, którą na tym slajdzie jeszcze chciałem poruszyć, to jest zwrócenie uwagi na być może coś, co jest banalne, ale często sobie z tego nie zdajemy sprawy. To, że zarówno posiadamy swoje ciała, jak również jesteśmy posiadani przez swoje ciało. Jest to obustronna interakcja i mam na myśli tutaj to, że z jednej strony my możemy naszemu ciału nakazać podniesienie butelki, możemy zrobić sprint do autobusu, ale z drugiej strony nie możemy zatrzymać naszych procesów fizjologicznych. Z drugiej strony jesteśmy niewolnikami naszej równowagi neuroprzekaźnikowej w mózgu, co skutkuje często chorobami. I w ten sposób jesteśmy w jakiś tam sposób posiadani też przez swoje ciało. Punktem wyjścia w ogóle do rozmowy o tym projekcie, punktem wyjścia do stworzenia tego, czy zorganizowania tego spotkania, była refleksja w trakcie jednego z naszych afterów, kiedy siedzieliśmy z Piotrkiem po spotkaniu w Krakowie naszym i rozmawialiśmy właśnie o tym, jak ptaki inaczej widzą kolory. Bo jeśli dobrze pamiętam, właśnie ptaki widzą również spektrum ultrafioletu, prawda? Tak. Ja wtedy pamiętam, zwróciłem uwagę, że krukowate często widzą się jako bardziej kolorowe niż nam się to wydaje, ponieważ właśnie mają inny zakres widzialności kolorów. I rozmawialiśmy też o tym, że niektórzy artyści właśnie taką stosują specjalne aparaty z zdjętą tam taką osłonką, dzięki którym też mogą robić zdjęcia właśnie w ultrafiolecie. I stąd się wziął pomysł właśnie, pierwszy ten zaczątek tego pomysłu, w jaki sposób można, poszerzając zmysły, zmieniać, tworzyć nowy rodzaj sztuki. No właśnie, bo warto tutaj, wydaje mi się, zacząć od stwierdzenia tego, że to, jakie jest nasze perceptorium, jak widzimy, jak słyszymy, jak czujemy zapachy, ogranicza to, jak wyobrażamy sobie świat i ogranicza w jakiś sposób to, jaką sztukę tworzymy. Bo sztukę tworzymy w pewnym świecie fizycznym, który rozumiemy poprzez nasze zmysły. Więc jeżeli rozszerzamy w jakiś sposób zmysły, prawdopodobnie powinna za tym iść też jakaś zmiana jakościowa sztuki, a przynajmniej rozszerzenie jej języka w jakimś aspekcie, jak mi się wydaje. Czy chcesz jakoś skomentować? Ja bym się z tobą tutaj nie zgodził. Okej, bardzo cię proszę. Dlatego, że narzucasz... Słuchajcie mnie? Tak. Jest trochę narzucona taka myśl, że jakość sztuki polega na jakimś rozwoju technologicznym czy na rozwoju percepcji. Niekoniecznie tak jest. Sztuka rządzi się innymi prawami. Zazwyczaj są to prawa, które są bardzo subiektywne. No i te, no nie wiem, ten materiał czy tą maszynę, ciało, które mamy, po prostu staje się tym narzędziem, tak? Do ekspresji rzeczy, które może nawet ciężko jest tak wyartykułować. Więc nie szedłbym tą linią, że przez to, że będziemy mogli, nie wiem, poszerzyć pole siły czy widzenia ciała, no to że sztuka stanie się lepsza. Stanie się inna po prostu. Tak, jak najbardziej. Po prostu wydaje mi się, że jest to kwestia tego, że będziemy posiadali więcej w swoim arsenale środków wyrazu, być może. Bo jeżeli mamy pewną paletę kolorów, a teraz ta paleta być może zostanie właśnie przez na przykład farby UV poszerzona, to po prostu pojawia się kilka dodatkowych zabawek w arsenale i jakby nie wpływa na jakościowo na sztukę, ale wpływa na możliwość wyrażenia się na nowe, wydaje mi się, sposoby. Zatem sam wspomniałeś o subiektywności właśnie sztuki, a poszerzanie zmysłów umożliwi też, jakby są rzeczy, które my jakby są w pewnym sensie obiektywne, na przykład kolor jakiegoś obiektu, czy
czy jakaś opis jakiejś przestrzeni do pewnego stopnia są obiektywne, a właśnie takie rozszerzanie zmysłów powoduje, że możemy nawet wyjść poza to postrzeganie rzeczy, które nam się wydają obiektywne, a tak naprawdę w dużym stopniu zależą od tego, jak człowiek patrzy na świat swoimi zmysłami. Czyli można zobaczyć więcej, a widząc świat z większej ilości perspektyw, można też, wydaje mi się, tworzyć bardziej w pełni. Tak, tak, taka jest moja opinia przynajmniej. Przy czym trzeba powiedzieć, że my nie jesteśmy artystami, a przynajmniej nie jesteśmy akademickimi artystami. Nie. Na pewno nie, ja na pewno nie. Więc nie będziemy tutaj raczej zajmować radykalnych pozycji. Ale chciałem tylko pokazać, że mamy nie tylko ptaki widzące WV są ciekawym przypadkiem. Pamiętajmy o tym, że nietoperze de facto widzą w pewien sposób ultrasonograficznie, jeśli mogę tak się wyrazić. Jest to też zmysł człowiekowi tak naprawdę niedostępny. Mamy też linię boczną u ryb, które pozwalają im wyczuwać drgania w wodzie. Ale na przykład w transhumanistycznym środowisku czy w środowisku biohackerskim bardzo popularne są takie malutkie implanty, które montuje się na czubkach palców, które pozwalają czuć magnetyczne fale i na przykład orientować się w kontekście północ-południe po prostu odczuciami swojego ciała. To może być pytanie, które powinno być jako ostatni slajd, właśnie jaka będzie ta sztuka zmysłów rozszerzonych i o tym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać. Będziemy rozmawiać my tutaj do godziny 19 maksymalnie, czyli przez 45 minut jeszcze maksymalnie, ale potem zapraszamy do dyskusji, do Q&A. Będzie można się mnie i Piotrka tutaj zapytać o różne rzeczy, o projekt, o nie tylko o projekt. Więc po prostu proszę zaczekać z pytaniami chwilkę, bo mamy ograniczony czas do 19. I ostatni slajd tutaj jeszcze z mojej strony. Chciałem tylko małą reklamę zrobić stowarzyszeniu. Działamy w Polsce w kilku miastach. Ostatnio mamy spotkania regularne w Warszawie, w Krakowie. Czasami pojawiamy się w Łodzi, w Poznaniu. Organizujemy czy współorganizujemy konferencje naukowe z bardzo tak naprawdę szerokiego zakresu tematycznego, bo mamy zarówno prawników, jak i antropologów, mamy politechników, lekarzy w swoim środowisku. Tak naprawdę z każdego zakątka akademii. Zapraszam oczywiście do zainteresowania się naszą stroną na Facebooku, naszym profilem na YouTubie, bo większość nagrań z takich spotkań jak dzisiaj staramy się właśnie wrzucać na YouTuba. Nie wiem, jak będzie w wypadku tego, to zależy od wielu czynników, ale zazwyczaj staramy się jakiś ten content pozostawić. Poza tym są bardzo tam ciekawe wywiady z różnymi naukowcami z Polski, realizującymi fajne projekty. Można z nami współpracować na bardzo różny sposób i jeżeli któreś z Was byłoby zainteresowane, to bardzo zapraszam. Po tym spotkaniu postaramy się zrobić w najbliższej okolicy tutaj gdzieś takie spotkanie networkingowe, ale to pod koniec tego spotkania będę w stanie Państwu coś więcej powiedzieć. W takim razie dziękuję za Waszą uwagę i włączam pierwszą teraz prezentację Piotrka. Dobrze, to zaraz rozpoczniemy moją prezentację. Ponieważ skoro mówimy o sztuce zmysłów rozszerzonych, to wpierw musimy sobie ustalić, co my rozumiemy poprzez zmysły i co rozumiemy poprzez ich rozszerzenie. I teraz tak, ja tutaj od siebie z punktu widzenia bardziej takiego technicznego, takich nauk, cybernetyka, robotyka, systemy wieloagentowe, chciałbym powiedzieć, co my rozumiemy przez zmysły i w jaki sposób, w jaki różny sposób człowiek może rozszerzać swoje zmysły. Bo to nie jest takie oczywiste, ponieważ wielu z nas już rozszerza sobie te zmysły, a są też wśród nas ludzie, którzy są jak najbardziej pełnoprawnymi cyborgami już dzisiaj. Więc chciałbym się temu przyjrzeć. Rozpocznijmy od tego, co my w ogóle rozumiemy przez te zmysły. To tutaj pokażę Państwu taki model. On jest opracowany na podstawie, znaczy opracowany. To jest po prostu model stosowany w cybernetyce kiedyś. Obecnie cybernetyka nie jest już oddzielną jakby nauką. Ona się rozbiła na informatykę, robotykę i tak dalej. Jej ślady są wszędzie, nawet w zarządzaniu czy socjologii. Natomiast jednym z ważnych konceptów
i obecnie w robotyce też się często pojawiający, jest pojęcie agenta. Tutaj nie będę wchodził w dokładne wymagania, co taki agent musi spełniać, żeby być za niego uznanym, ale jest to generalnie sobie jakiś byt, jakiś stworek żyjący w jakimś otoczeniu, środowisku. I on jest w stanie pobierać informacje o tym środowisku i na to środowisko oddziaływać. Oczywiście taki człowiek jest agentem, tak? Człowiek patrzy, wie, co się dookoła niego dzieje i w jakiś sposób możemy na przykład zobaczyć krzesło i możemy też je przestawić. Takim samym agentem może być robot, ale mogą być to też bardziej abstrakcyjne koncepcje w rodzaju korporacji na przykład, która też zbiera jakoś informacje o swoim otoczeniu i na nie oddziałuje. Nas tu interesuje przede wszystkim agent jako człowiek. I każdy agent posiada pewne receptory. Receptory służą mu do zbierania danych o środowisku oraz posiada efektory, które na to środowisko wpływają. A wewnętrznie posiada tak zwany korelator, który dopasowuje do pewnych stanów receptorów pewne odpowiedzi efektorów. I w przypadku człowieka to jest system nerwowy, zwłaszcza centralny system nerwowy, nasz mózg. Tak? I teraz to utrudnimy sobie trochę ten model, dodamy do niego tak zwane, znaczy tak, przede wszystkim skupimy się na ciągu sensorycznym, czyli na tym, na postrzeganiu świata. Nie interesują nas teraz efektory, nie interesuje nas, jak wpływamy na ten świat, bo to jest spotkanie o zmysłach rozszerzonych, a nie o rozszerzaniu swoich możliwości wpływania na świat. Otóż każdy taki receptor nie jest podłączony, ma w mózgu pewną specyficzną część mózgu, specjalnie, czy nawet nie tylko mózgu, ale nawet i współczulnego układu nerwowego, która jest poświęcona odbieraniu sygnałów z tego receptora. Tak na przykład w oczach mamy te czopki i pręciki i do nich są podpięte nerwy sensoryczne, które zbierają z nich sygnały. Następnie na przykład w uszach mamy w ślimaku tam są jakieś włoski i to poruszanie tych włosków aktywuje nerwy ślimakowe. I te nerwy ślimakowe to są właśnie takie rejestratory. No i dopiero na podstawie sygnałów z tych części rejestratorów reszta tego korelatora sobie coś z tym robi. I teraz tak. To jeszcze nie jest, to nie jest jeszcze koniec. Jeszcze skomplikujemy sobie życie bardziej i dodamy sobie wstępne przetwarzanie, ponieważ zauważcie, że jak patrzycie na przykład na ludzi dookoła siebie, to otrzymujecie tak naprawdę dużo więcej informacji niż przychodzi bezpośrednio z oczu. Tak? Z oczu widzicie po prostu jakieś plamy kolorów i wy się nie zastanawiacie na przykład, ta część plamy koloru to będzie może osoba, bo ma takie kształty, a tutaj takie linie twarzy to mi się kojarzą z tą osobą, to pewnie ta osoba. To tak nie działa. Macie po prostu część mózgu, która nie działa świadomie dla was, nie myślicie o niej aktywnie, natomiast ona tworzy jakby takie wirtualne receptory, które powiedzmy pozwalają wam wykrywać ludzi. Tak? Patrzycie na czyjąś twarz i wy nie myślicie, kto to jest, wy dostajecie automatycznie skądś odpowiedź, oto ta osoba. Chyba że ktoś ma takie uszkodzenie na mózgu, że nie jest w stanie twarzy rozpoznawać, bo jest taka choroba. I to działa w ten sposób, że mamy pewną część właśnie mózgu, którą możemy uznać za wstępne przetwarzanie danych. To oczywiście w biologii nigdy nie jest tak ładnie podzielone na moduły, natomiast możemy to sobie tak wyobrazić i człowiek jako dziecko uczy się, tak? Uczy się to rozpoznawać, ta część się uczy i dzięki temu ten nasz, właśnie tutaj użyłem takiego trochę abstrakcyjnego pojęcia strumień świadomości, tak? Ta nasza świadomość otrzymuje pewne dodatkowe informacje poza tymi tylko, które faktycznie fizyczne receptory z zewnątrz nam przyciągnęły. I teraz tak, w jaki sposób możemy te zmysły rozszerzyć? Właśnie, tu mam jeszcze taki przykład, to jest scena z Terminatora 2 i bardzo często jak film oglądamy, to właśnie te dodatkowe wirtualne zmysły są w jakiś sposób rzutowane na inne. Na przykład tutaj Terminator będący robotem widzi sobie jakieś dodatkowe informacje, tak? Na zasadzie prawdopodobieństwo, że dopasuje sobie ubrania, płeć osoby, typ osoby, tak? To nie jest tak, że robot, jeżeli my programujemy robota, to nie jest tak, że ten robot te dane z tych sensorów sobie wrzuca na kamerę i potem z kamery je znowu odczytuje, tak? Taki robot by widział, że to jest typ osoby, czy to dopasowanie, tak samo jak my rozpoznajemy te twarze, tak? To nie jest tak, że ja teraz patrzę na was i przy ludziach, których tu znam, mi się pojawiają takie napisy, tak? Ta osoba tam rozpoznano z prawdopodobieństwem, nie. Dobrze.
Więc popatrzmy sobie, od tego przejdźmy do najprostszego przykładu rozszerzania zmysłów, czyli przez dodanie rozszerzenia przed receptorem. I to właśnie w ten sposób wygląda. To jest dodanie rozszerzenia przed receptorem, czyli my mamy jakieś dodatkowe, zewnętrzne, sztuczne receptory, które zbierają więcej informacji. I one te informacje przekształcają na jakiś inny sygnał, który jest rzutowany na nasz normalny receptor. Właśnie tak na przykład jak temu terminatorowi się wyświetla. No i takich cyborgów, znaczy to nie są już jeszcze cyborgi, tak? No ale tak rozszerzonych, ludzi z tak rozszerzonymi zmysłami jest mnóstwo, bo to jest bardzo prosty przykład. Na przykład kamera. Kamera podczerwona. Mamy kamerę podczerwoną. Ona zbiera dane w innym zakresie światła niż widzialne. Przekształca je na światło widzialne i rzuca nam na nasze oczy, czyli na nasze receptory. I w tym przypadku tu jest akurat zdjęcie z naszej pracowni robotyki, drukarka 3D. To zdjęcie jest zrobione równocześnie dwoma kamerami, kamerą na podczerwień zwyczajną. Te obrazy są nałożone na siebie i następnie przekazane w tej chwili wam wszystkim na oczy. Tak? I w ten sposób rozszerzyliśmy wam wszystkim w tej sali zmysły. I teraz tak, chciałbym zwrócić też uwagę, że tutaj najważniejsze jest to, jak do nas ta informacja dociera, a nie dokładnie, gdzie mamy te źródło tego sygnału, ponieważ tutaj jest taki pan, który się nazywa Neil Harbison, on się określa jako pierwszy cyborg artysta i z nim jest trochę tutaj problem, bo to, co on zrobił, to on sobie wszczepił w głowę taką antenkę właśnie, tak? Trochę upodabniającą go do ryby głębinowej może. I ta antenka działa w ten sposób, że w momencie, kiedy ona, bo on kolorów nie widzi, tak? Sam. I ona działa w ten sposób, że ona jest przytwierdzona do jego kości i wysyła drgania w momencie, kiedy wykrywa jakieś kolory. I on może też te kolory zdalnie od kogoś otrzymywać i tak dalej. I teraz tak, problem z tym polega na tym, że on tak naprawdę nie jest bardziej zaawansowanym cyborgiem niż wy z kamerą termowizyjną. Oczywiście wprowadzenie tego czujnika, tego czujnika pod skórę, przyłączenie go do ciała powoduje, że on bardziej ma intymną relację z tym urządzeniem, tak, bardziej czuje je jako swoją część, natomiast jest to dalej przesyłanie sygnałów na jego zwyczajne receptory, bo ta antena zaczyna wibrować i on sobie odczuwa po prostu te wibracje normalnymi receptorami, tak jakby miał wibrujący telefon. To, że on to wprowadził w podskórę, nie ma wpływu na ten tor przetwarzania informacji. Dobrze. Więc przejdźmy teraz do bardziej zaawansowanych cyborgów. Mianowicie do cyborgów, w których już receptor uległ zmianie. Czyli mamy sztuczny receptor u takiego cyborga. I tutaj mówimy już o inwazyjnym rozszerzeniu percepcji. Ponieważ tego rodzaju cyborg... Tutaj widać ten sztuczny element. Sztuczne elementy oznaczyłem tym takim bardziej trójkątnymi bokami, taką figurką. Ten element jest już bezpośrednio połączony, sztuczny element jest bezpośrednio połączony z rejestratorem. I jak już mówiliśmy, rejestrator jest to fragment układu nerwowego. Czyli tutaj musimy się wpiąć bezpośrednio w układ nerwowy człowieka. Ale zauważcie jeszcze jedną rzecz, że my nadal korzystamy z gotowego rejestratora. Czyli my nie musimy wchodzić w te głębsze warstwy mózgu. Nadal to już jest inwazyjne, tu już jest wymagana interwencja chirurga, ale nadal poruszamy się po samej najbardziej zewnętrznej części naszego układu nerwowego. I takich już pełnoprawnych cyborgów, którzy mają spięte zmysły sztuczne ze swoimi układem nerwowym, jest na tym świecie dużo, mianowicie do tej kategorii zaliczają się wszyscy ludzie z implantami ślimakowymi. Implant ślimakowy składa się z dwóch części. To jest implant, który umożliwia słyszenie ludziom, którzy albo bardzo mieli zły słuch, albo nawet w ogóle byli w pełni głusi. Ich uszy po prostu nie funkcjonowały. Ich receptory naturalne nie działały. I ten implant działa w ten sposób, że ma dwie części. Część zewnętrzną, która jest jak najbardziej technicznym, elektromechanicznym receptorem z systemem przetwarzania danych i tak dalej. I on za pomocą fal elektromagnetycznych komunikuje się z implantem wszczepionym pod skórę. I ten implant podskórny tutaj, jak widać, łączy się bezpośrednio z nerwami ślimakowymi. I tutaj widać, że on całkowicie obchodzi punkt czwarty, czyli biologiczny ślimak i bezpośrednio
bezpośrednio stymuluje układ nerwowy. I tutaj już mówimy o pełnoprawnych cyborgach. Ci ludzie na przykład mają niektóre warianty tych implantów, znaczy nie implantów wewnętrznych, tylko tych zewnętrznych części implantów, mają dodatkowo taką opcję na przykład, że można je Bluetoothem spiąć z telefonem komórkowym i wtedy taka osoba, ten implant się loguje jako słuchawki i telefon otrzymuje głos z drugiego końca świata i nigdy nie zmienia go na sygnał dźwiękowy, tylko bezpośrednio przesyła go do mózgu takiej osoby, tak? To już jest dosyć takie, bym powiedział, no całkiem niesamowite, tak? Że ktoś może gdzieś tam mówić i to bezpośrednio będzie leciało do mózgu tej osoby. No i to jest oczywiście też bardzo pomocne, bo dzięki temu ludzie są w stanie uzyskiwać słuch, zmysł, którego nie mieli, na przykład jeżeli się bez słuchu urodzili. Oraz, no i oczywiście tutaj można, jeżeli ktoś ma takie implanty i przekona jakąś tam komisję medyczną, no to można się bawić w to rozszerzenie słuchu, bo tą zewnętrzną część może sobie zmodyfikować tak, żeby na przykład słyszała w infradźwiękach albo w ultradźwiękach, tak? I to po prostu wystarczy. Ale tutaj właśnie jest ograniczenie tej metody, bo nadal korzystamy z domyślnego rejestratora. Czyli jeżeli zmienimy sobie zakres słyszanych dźwięków, to nadal mamy ten sam zakres w głowie i po prostu musimy mapować jeden na drugi. Tak? Czyli nie jesteśmy w stanie na przykład dodać większej ilości dźwięków, bo po prostu ten rejestrator nie ma możliwości ich pobrania. I tutaj mamy już najbardziej ekstremalne wejście. Takich cyborgów właściwie tak naprawdę nie ma na świecie jeszcze. Mianowicie chodzi tu o nie tylko o rozszerzenie receptora, ale też modyfikację rejestratora czy wprowadzenie własnych wirtualnych receptorów. To jest oczywiście głęboka ingerencja w mózg. W tej chwili neurologia nie jest na takim poziomie, żeby nawet rozumieć, jak dokładnie te ingerencje wprowadzać. Co dopiero technicznie je wprowadzać, tak? W tym przypadku trzeba było zmienić właściwie wszystko, tak? Wszystko w tym ciągu. Takie coś trzeba by zrobić, jeżeli byśmy chcieli sobie naprawdę dodać zmysł magnetyczny, tak? Bo ten przykład, który Mateusz podawał z biohackingiem, to tak naprawdę jest ten przykład pierwszy, tak? Ci ludzie mają czujnik magnetyczny, który w jakiś sposób oddziałuje na ich normalne receptory. Natomiast w pełni dodanie czegoś takiego wymagałoby dużych modyfikacji. Przy czym ja chcę dodać, że też w poprzednim przypadku pewne modyfikacje tego przetwarzania wstępnego zachodzą, bo człowiek musi się jak niemowlak nauczyć interpretowania tych impulsów jako dźwięków, jako mowy, tak? Dobrze. Ale tu oczywiście wymagane byłoby bardziej ekstremalne to modyfikowanie. I teraz, o ile nie ma takich super charakterystycznych tych przykładów, takich prawdziwych przykładów, to nawet się zbliżyliśmy do tego całkiem blisko w pewnym momencie. Nie do końca, bo to jest nadal ten przykład poprzedni, ale już zahacza o ten. Mianowicie pan profesor Warwick przeprowadził taki eksperyment, że to, co ten człowiek tam ma na ręku, to nie jest gadżet, to jest naprawdę złącze neuronowe, które wpina się w jego układ nerwowy, współczulny układ nerwowy przy ręku i on na tej czapce ma sonary. Te sonary tak naprawdę, tak jak nietoperz, widzi dźwiękiem i chodzi o to, że on naprawdę ma te sonary wpięte w swój układ nerwowy i jest w stanie te sygnały interpretować. Zajęło mu to bodajże kilka dni, żeby nauczyć się faktycznie wyczuwać sygnały z implantu, tak? Czyli on tak naprawdę sam w sobie trochę to swoje przetwarzanie wewnętrzne zmienił. Jest to, czyli tutaj jest troszeczkę to bardziej ingerencja, jest to bardziej dodanie nowego zmysłu niż na przykład ten implant ślimakowy. Chociaż oczywiście dla kogoś, kto w życiu nic nie słyszał i wszczepiono mu to potem, to jest również dodanie nowego zmysłu. I to jest chyba taki najbardziej, ten przykład jest chyba właśnie takim najbardziej ekstremalnym eksperymentem z tym przeprowadzonym. Obecnie mamy oczywiście Neuralink, który tam coś z tym eksperymentują jeszcze i tak dalej, ale większość tych eksperymentów skupia się bardziej na motoryce, tak? Na poruszaniu zdalnym, na przykład drawieniem robota czy czymś takim, a nie na sensorach. I teraz tak. Chciałbym podziękować Państwu za uwagę. To niestety nie jest moje zwierzątko, ale to zdjęcie też nie jest całkowicie od
czapy, ponieważ jeżeli spojrzycie na tego węża, to jest tak zwany pyton królewski. On ma takie dziurki na nosie, prawda? I to on nie służą mu do wąchania, tylko to są czujniki jakby podczerwieni. I on jest w stanie, czujniki ciepła, i on jest w stanie wyczuć każdym z tych zagłębień ciepło. I dzięki temu ma coś w rodzaju prymitywnego infrared vision, tak? Prymitywnej kamery podczerwieni, która pozwala wykrywać zwierzęta żywe. Dobrze, i teraz może przedstawię już na prezentację Klaudiusza. Może się przedstawię. Klaudiusz Ślusarczyk. Jestem wykładowcą i też artystą sztuk wizualnych na naszej uczelni. Widzę tutaj moich też studentów, więc witam Was. Dziękuję Mateuszowi, Piotrowi za zaproszenie. Ja tak chciałem tylko powiedzieć parę słów. Jesteśmy za daleko. O! Z punktu widzenia może sztuki lub relacji ze sztuką, chciałem zacząć od klasycznego malarstwa. Tutaj widzimy obraz Francesco del Cossa, Zwiastowanie. Obraz ten jest szczególnie ważny, dlatego że jest on przykładem pojawienia się tego, co jest niewidzialne. W sumie jest bardzo ciekawy esej napisany przez francuskiego historyka sztuki, nazywa się Daniel Arnaz, który akurat bierze ten obraz pod analizę. No mówiąc o tym, że sztuka sama w sobie może ma tą właśnie funkcję pokazywania tego, co jest niewidzialne. Tutaj biorąc ten obraz Zwiastowania, jeśli Państwo tutaj widzicie, jest jeden szczegół, który jest bardzo zadziwiający. Oczywiście jest to ślimak. Ślimak, który pokazuje się tak, który pokazuje się w bardzo dziwny sposób, dlatego że Daniel Arnaz to zauważa. Jest to ślimak, który tak naprawdę nie jest z porządku świata tej narracji czy wydarzenia, pojawienia się właśnie anioła i opieszczenie właśnie tej wiadomości, że Maria będzie miała dziecko. Dlatego, że ten ślimak jest w tym świecie pomiędzy. On tak naprawdę nie jest w tym świecie, nie jest w naszym świecie, tylko jest tak jakby zatrzymany pomiędzy. Co dla Arnaz jest to szczególne, bo pokazuje spojrzenie, czy nakazuje spojrzeć na świat z różnych innych, można by powiedzieć, bytów. Hence jest napisany ten esej Spojrzenie ślimaka. Był to jeden z takich tekstów, co też my sugerowałem, żebyśmy przeczytali, dlatego że nadaje on ton patrzenia w inny sposób, czy patrzenia, czy spostrzegania z punktu widzenia czegoś innego bytu. Dla mnie to jest pierwszy projekt artystyczny nowych mediów. To jest obraz przedstawiający Santa Lucia, więc Saint Lucy. Nie wiem, czy Państwo znają historię świętej Lucy z Syrakuzy. Jest to święta, która poprzez swoją wiarę nie chciała się ożenić z mężczyzną, który był jej nadany. W gniewie ten mężczyzna przekazał informację do władz, że jest ona chrześcijanką, no i została torturowana, jej oczy zostały wybite, no i została też zabita, ale w momencie pochówku okazało się, że nadal widzi, jej oczy nadal widzą. Jest tu też taki element właśnie, który pokazuje, że sztuka sama w sobie, czy człowiek poprzez sztukę musi sobie coś wyobrazić, żeby to się stało realne. I zazwyczaj to, co mamy, że każdy rozwój technologiczny albo bierze się z natury, albo bierze się właśnie z takiego, można by powiedzieć, punktu wyobraźni, który staje się realny. Jeden z takich ciekawych książek, tutaj nie mam akurat tego tekstu, się nazywa Tech Gnosis, napisany przez Roger Davis, stawia tezę, że wszystkie wynalazki technologiczne czy rozwój technologiczny człowieka
bierze się z jakiegoś wydarzenia, które można by powiedzieć naznaczyło tą możliwość, że musieliśmy sobie to wyobrazić, żeby można było stworzyć, powiedzmy, ten technologiczny byt. Jednym z przykładów był, że pod koniec XIX wieku, początek XX wieku bardzo popularne w świecie zachodnim były wywoływanie duchów, na przykład. I on stawia taką tezę, że ludzie musieli przejść przez to wydarzenie wyobraźni, to, że istnieją duchy, czy seans, czy mówienie poprzez usłyszenie innych głosów, żeby tak naprawdę mieć tą możliwość, żeby zrozumieć, co to może być telefon. Tak? Bo tak jakby sobie pomyśleć, rozmawianie przez telefon jest rozmawianie z głosem z innego świata. Tutaj mamy jeden właśnie przykład z Santa Lucia. Następny przykład tak jest może nie z obszaru sztuki, ale pseudonauki. To jest Rosa Kuleszowa. Tutaj jest w roku 1968. Była to młoda kobieta, która miała zdolność widzenia kolorów i poprzez skórę. Oczywiście był to czas takiej pseudonauki, ale faktycznie jest taki nurt myślenia, że są poszczególne ateistyczne możliwości człowieka, które po prostu przez ewolucję zostawiliśmy, tak? Ale że nieraz niektóre gatunki jeszcze to podtrzymują. Na przykład chyba, Piotrze, ty mówiłeś o tej jaszczurce, tak? Która widzi poprzez tak, swoje tak, ja jest jaszczurka, która ma część, na głowie ma część światłoczułych komórek, ale to jeszcze jako ciekawostkę mogę dodać, bo tu dokładnie nie pamiętam, jak się ten organ nazywa. Ale u człowieka znajduje się jakiś organ do odczuwania zapachów dokładniej niż człowiek to robi. Natomiast i ten organ tam się gdzieś tworzy, tylko że człowiek w ogóle nie ma już w mózgu neuronów, żeby z nim współpracować. Czyli receptor jest, rejestratora nie ma. Krzysztof Wodniczko, polski artysta, oczywiście też się interesował tą możliwość, można nie do końca rozszerzenia możliwości ciała, ale podobnie jak Stelarc, gdzie ciało same staje się jak instrument, jak maszyna. Więc to nie jest myślenie o tym, że się rozszerza możliwość, tylko w sumie nie odróżnia się ciała biologicznego od możliwości instrumentu, czy device, czy maszyny. Tutaj jest jeden z pierwszych projektów Krzysztofa Wodniczko, gdzie umieszczone były mikrofony na dłoniach, żeby móc jakby poszerzyć te pole słyszenia. Stelarc, australijski artysta, jeszcze żyjący, można by powiedzieć, jest takim prekursorem pracy transhumanistycznej, to znaczy, tak jak już wcześniej wspomniałem, że te nasze myślenie biologicznie i odróżnienie się od maszyny, u Stelarca w ogóle nie istnieje. On używa swojego ciała tak samo, jakbyśmy rozszerzyli, część twardego dysku na naszym komputerze, jako część wymienna, że już dochodzi do takiego momentu, gdzie faktycznie można, tak jak chyba mam ten sam slajd co ty, nie mam z tym uchem, można po prostu też biologicznie już wytworzyć, tak, ucho i już niedługo będzie można to też podłączyć. Nie będę tutaj czytał, ale dam Państwu, żeby sobie przeczytać, niestety nie mam tego po polsku. Ale to podkreśla właśnie ten element, kiedy samo ciało czy człowiek staje się częścią tego systemu mechanicznego, tak? Że stajemy się całą tą maszyną czy machinerią i tak naprawdę dochodzimy do tego, że ten element hardware'owy nie różni się od tego, powiedzmy, od tego biologicznego hardware'u, który jest naszym ciałem. Projekt Exoskeleton, tutaj to był performance taneczny, tak?
Więc tutaj, nie wiem, czy Państwo kiedyś widzieli projekt Stelarka, no tutaj był po prostu, można powiedzieć, taki mini balet, który był wytworzony w połączeniu czy poszerzeniu możliwości pracy z ciała i maszyny. Tutaj mamy ten projekt, który już wcześniej był wspomniany. Nie wiem, czy Państwo znają ten projekt. No jest poszerzenie, stworzenie trzeciego ucha, które w którymś momencie było podłączone do mózgu też, więc no, słyszenie nie w stereo, tylko nie wiem, jakby to nazwać, Piotrze. Czy jesteś pewien, to znaczy, że ono było w jakiś sposób podłączone? Właśnie. Było podłączone przez jakiś czas, tak, było z tym, podłączone. To ja bym musiał się o tym jeszcze poczytać, bo z tego, co ja kojarzę, to tutaj za bardzo podłączenia nie było, bo to ucho nie zawierało w sobie wszystkich tych części, które są potrzebne do połączenia, na zasadzie młotek, kowadełko, ślimak i tak dalej. Nie, to po prostu kawałek jeśli mi pamięci, mi tkanki łącznej, na której wyhodowano właśnie skórę i wszczepiono to. Tak, ja bym uważał z tym podłączeniem właśnie, to musimy... Jako pierwsza część projektu tak, a teraz są właśnie prace na tym, żeby podłączyć podobnie, tak jak było wspomniane z tym ślimakiem w uchu, tak? Że jest po prostu poprzez... Tak, to pewnie byłoby coś w tym stylu zrealizowanego. Wcześniej już wspomniany Neil Harbison, to już nie będę wspominał, jest to projekt, który no chyba jest, tak jak mówię, że pierwszy taki też poszerzenie, czy próba poszerzenia. Ostatnią artystkę, którą chciałem też wspomnieć, która jest z innego obszaru, chociaż jest tutaj możliwość poprzez rozwój medycznej technologii. Jest to artystka francuska, się nazywa Orlan. Orlan jest to artystka, która pracuje wyłącznie ze swoim ciałem i dokumentuje zmianę swojego ciała poprzez rozwój medycyny estetycznej. Więc powoli staje się, można powiedzieć, czy bierze elementy estetyki z klasycznej sztuki. Tutaj widzimy usta czy brodę i ma przetwarzane swoje ciało zawierające no, manipulacje poprzez po prostu operację plastyczną, żeby stać się takim kolażem z tego, co w kanonie zachodnim, w estetyce zachodniej jest uważane jako najpiękniejsze. Więc jest to rodzaj też, można powiedzieć, poszerzenia, niekoniecznie takiego technologicznego jak hardware'owego, ale poprzez możliwość medyczną, tak, że można to zrobić. Jest bardzo dużo różnych artystów, którzy są zainteresowani tą zagwozdką. To, co jest dla mnie ciekawego u Orlan, to jest, że przez dokumentowanie, to też jest ważne, że jej cały proces operacji jest nagrywany i to się też staje dziełem sztuki. Jest to nieraz bardzo dziwne, żeby oglądać, bo jest po prostu przecinane ciało, ale jest to pytanie, no, które dla nas jest ważne, tak? Odnośnie tego, co jest estetycznie przejmowane, jak zmieniamy się, no, czy ten po prostu presję, żeby wyglądać w poszczególny sposób i tak dalej, i tak dalej. Więc dla sztuki, czy dla artystów, którzy pracują ze sztuką, niektórzy przekraczają poprzez tylko ten element poszerzenia, tylko faktycznie stawiają jakby te lustro na świat i pozwalają nas trochę się skonfrontować z tym. Tak, i dlatego chciałem zakończyć z tą pracą Orlan Omnipresence. Dziękuję. Wydaje mi się w ogóle, nie, może tutaj, jak się odnosisz do tutaj traktowania swojego ciała jako obiektu sztuki w kontekście tego właśnie, że nie rozszerzamy ciała, tylko traktujemy je jako narzędzie. Czy tutaj może mówimy właśnie o zmianie ciała, czy o traktowaniu ciała jako narzędzie, czy jest to tożsame, twoim zdaniem? Bo to i też ciało jest obiektem, na którym się pracuje, prawda? Tak. Myślę, że tak jak już wspomniałem, jest to projekt performatywny, więc jest konfrontujące się z rzeczywistością, jaką mamy. Tak?
tutaj po prostu jest obrane w ekstremalny sposób, ale jeśli patrzymy na presję, która jest wywierana dla, powiedzmy nawet dla młodych ludzi, tak, jak mają wyglądać i tak dalej, no to jest to ta kwestia tutaj podejmowana, tak, w sposób bardzo odważny. Wtedy to ciało samo staje się tym dziełem sztuki, tak. Na co dzień to Orlan, no widać, że powoli zachodzą te zmiany w jej ciele, no ale jest ona po prostu tym canvas, tak? Mhm. No w tym środowisku takim biohackerskim, nie wiem na ile Państwo jesteście z nim zapoznani, ale jeżeli wpiszemy biohacking w Google, to możemy zobaczyć naprawdę ludzi, którzy w bardzo drastyczny sposób czasem modyfikują swoje ciała. Zaczęliśmy właśnie od... Chcesz, Piotrze? No, tak, ja chciałbym też dodać, że niektórzy tak zdecydowanie przeginają w tym. No, to już niech każdy oceni, prawda? Indywidualnie. Ale tak, no, w tej chwili akceptowalne już bardzo akceptowalna jest na przykład kultura tatuażu, czy skaryfikacje, czy jakieś takie zmiany typu kolczyki. Zaczynają się pojawiać jakieś implanty innego rodzaju i to już jest kulturowo przez nas jakoś tam akceptowane. Ja akurat noszę w dłoni implant płatniczy i też takich osób jest trochę, które zaczynają właśnie te technologie jakoś włączać w swoje ciało, czasem właśnie w bardzo taki drastyczny sposób. Na przykład jest taki ruch, który się nazywa grinders i to są ludzie, którzy wszczepiają sobie w ciało trochę większe jakieś elektroniczne zabawki, które na przykład pozwalają im schowane pod skórą mierzyć poziom glikemii, mierzyć temperaturę ciała, mierzyć tętno i tak dalej, różne takie drobiazgi do quantified self. To jest też właśnie swego rodzaju rozszerzanie zmysłów, tak? Bo to jak mamy zmysły, to mamy też tak zwane zmysły interoceptywne, czyli zmysły, które pozwalają nam odczuwać wnętrze naszego ciała, na przykład jak czujemy się głodni, tak? No to jest zmysł, który tam mierzy napięcie żołądka, tak? Są też jakieś zmysły, którym odczuwamy temperaturę własnego ciała. To dodanie sobie właśnie takich różnych urządzeń, które bardziej szczegółowe rzeczy szczytują, to jest też takie jakby dodanie sobie zmysłu, tylko właśnie w tym pierwszym wariancie z tych omawianych przeze mnie, tak? Czyli zmysł jakoś nas mierzy, po czym my potrzebujemy jeszcze użyć oczu, żeby odczytać dane z tego zmysłu. Ale to nadal jest jakieś tam poszerzanie, tak? No właśnie, bo tak naprawdę wyszliśmy od tego, że chcielibyśmy jakiś projekt zrealizować. Niestety na razie nie planujemy nikomu niczego wszczepiać. Nie planują żadnych modyfikacji genetycznych. Tak, raczej nie pozwolą mi na studentach przeprowadzać neurochirurgii niestety amatorskiej, więc jesteśmy ograniczeni. Ale może jednak coś się zmieni w najbliższym czasie. Może kiedyś, prawda? Tak. Ale co moglibyśmy zrobić tak naprawdę? Chłopaki tutaj za dużo na razie nie mogą ani nie chcą opowiadać, ale ja mogę Państwu powiedzieć na przykład, co ja bym sobie wyobrażał, jak ja bym chciał, żeby było. Co bym chciał, żebyśmy zrealizowali. Kiedy rozmawialiśmy, doszliśmy do wniosku, że może właśnie takim pierwszym tematem, który dałoby się może zrealizować, który może w efektywny sposób potem dałby nam ciekawe możliwości, jest właśnie spektrum barw widzialnych. Chcielibyśmy, czy ja bym chciał, abyśmy stworzyli jakiś taki interfejs, który pozwoli rejestrować właśnie inne... Znaczy ja przypomnę, że to był oryginalny pomysł. Potem jeszcze zastanawialiśmy się nad czymś w rodzaju tej czapki z ultradźwiękami. Tylko oczywiście w odróżnieniu od pana Wawrika właśnie nie będziemy nikomu na pewno nigdy wpuszczać żadnych elektrod w mózg. Natomiast teraz jest też bardzo popularny temat rzeczywistości rozszerzonej. I wizja takiego urządzenia w rodzaju na przykład coś, co wygląda jak Oculus Rift, tak? Mam nadzieję, że kojarzą ludzie, co to jest, prawda? Taki headset wirtualnej rzeczywistości. Można by taki headset dodatkowo wyposażyć właśnie w sonary z przodu, dźwiękowe, i taka osoba mogłaby chodzić, widząc przed sobą
to, co tak naprawdę jest zbierane przez dźwięki. Tak, czy sonary, czy jakiś lidar, laserowy czujnik odległości. I w ten sposób, i to jest tutaj też chciałbym do tego, co Klaudiusz mówił o Wodiczko, tak? O jego twórczości. On mówił o tym zacieraniu tej granicy człowiek-urządzenie. I właśnie to, co my sobie wyobrażamy, to jest coś podobnego do tego, co on miał to urządzenie na swojej głowie z tymi mikrofonami, tylko u nas byłoby to właśnie bardziej na wizję tego człowieka wprowadzało. Używałoby innych czujników, żeby człowiek przestałby widzieć swoimi oczami, a to, co by widział, to by było zbierane, dane zbierane przez innego rodzaju czujniki z otoczenia. Myślę, że taki pomysł, jakby, który się powoli rodzi, bo się niedawno spotkaliśmy, to jest, żeby otworzyć tą możliwość wyobraźni dla artystów, dla młodych studentów, którzy są z obszaru sztuki i nawiązali właśnie kontakt z Piotrem i z jego studentami, żeby zaczęli myśleć, może nawet nie wiemy co z tego powstanie, ale żeby zderzyć te dwie możliwości po prostu, tak? Tych dwóch katedr, które tutaj są i są bardzo silne. Więc nie chciałbym myśleć o jakimś finalnym, jak to będzie wyglądać, tylko żeby stworzyć taką platformę może wymiany. Może niekoniecznie wiemy, co z tego powstanie, ale mamy bardzo wyrafinowane osoby, które znają temat, jeśli chodzi o technologię. Mamy też fantastycznych studentów i plan jest taki, żeby właśnie powoli zacząć myśleć i zacząć nawzajem się inspirować. Tak, i mi się wydaje właśnie, że bo jakiś czas temu też rozmawiając na tym na początku, rozmawialiśmy o takim eseju, jak to jest być nietoperzem, tak? Jest to właśnie taki esej, w którym autor opisuje, że trudno wyobrażać sobie świat z perspektywy zupełnie innej istoty. I tutaj właśnie jednym z takich ciekawych pytań byłoby to, ci ludzie korzystając z tych, nazwijmy to bardzo takiej prymitywnej, nawet nie rozszerzenia, a modyfikacji zmysłów, mogliby próbować właśnie tworzyć jakąś sztukę, mając inny mechanizm spostrzegania świata. I byłoby ciekawe, co oni wtedy stworzą, jeżeli oni będą patrzeć na świat inaczej, jak będzie się różniło to, co oni będą tworzyć, na co będą zwracać uwagę, bo oczywiście, jeżeli na przykład człowiek, który opiera się głównie na wzroku, tworzy rzeźby, no to na inne rzeczy zwraca uwagę niż na przykład ktoś, kto niewidomy jest i je tworzy. Tak samo tutaj, dając tego rodzaju zmysły takiej osobie, możemy właśnie przeprowadzić taki ciekawy eksperyment. Na co ta osoba zacznie zwracać wtedy uwagę? Czyli reasumując, jeden zespół stworzy jakieś zabawki, a potem damy te zabawki, mamy nadzieję, artystom, którzy będą mogli stworzyć z nich coś wspaniałego, ciekawego i oryginalnego. Tak, oczywiście tutaj taką reklamę małą zrobię. Ci z Was, którzy są na tej sali, są studentami naszymi, to nie musicie koniecznie iść na specjalizację robotyka, tak? Jeżeli chcecie coś tutaj robić, jest jeszcze koło robotyki, do którego się można zapisać. I tam też stamtąd można w jakiś sposób interakcję mieć z tym projektem. Chcesz skomentować? Nie wiem, chciałbym tylko jeszcze może powiedzieć, bo tak mówimy o zmysłach i trzymamy się tych pięciu zmysłów, tak, o których mówimy, że jest węg i dotyk i słuch i tak dalej. Jedną rzecz, którą bardzo ciekawą się zetknąłem ostatnio, to jest myśl buddyjska, która uważa, że proces myślenia jest tak samo jak zmysł. Więc tak naprawdę o myśleniu, czy proces myślenia, czy wymyślania nie różni się niczym innym jak zmysły, który jest zmysł dotyku i tak dalej. Więc jeśli myślimy o poszerzeniach zmysłu, myślę, że można też myśleć o poszerzeniu możliwości myślenia, nie tylko w takim klasycznym sensie. To ja może odwołam się do tego, co ja wcześniej na tej prezentacji robiłem. To jest całkiem podobne do tej koncepcji zmysłów wirtualnych, tak, receptorów wirtualnych. Bo tutaj tak naprawdę jest trochę zabawy z tym, bo ja narysowałem tam taką właśnie chmurkę z napisem strumień świadomości. Tylko jak my mówimy o tym, co jest, jeżeli mówimy już o tych wewnętrznych zmysłach, na przykład o rozpoznawaniu twarzy, to dlaczego nie uznać za wewnętrzny zmysł, powiedzmy,
wpadnięcie na jakiś pomysł, czy dodanie jakichś liczb. Tak, jeżeli są ludzie, którzy na przykład bardzo dobrze umieją liczyć, tak? I nie robią tego, robią to podświadomie, po prostu patrzą na dwie liczby i widzą ich wynik, to czy to dodawanie też można uznać za zmysł? Jakby granica tego, co jest tym naszym strumieniem świadomości, co jest nami samymi, a co jest, co można wydzielić jako wewnętrzne zmysły, to jest dosyć płynne. Ja w ogóle może jako taką ciekawostkę powiem, że badano umysły szachistów i to tych takich najlepszych. I okazuje się, że o ile u średnich szachistów jest bardzo duża aktywność całego mózgu podczas grania w szachy, u tych najlepszych te wyższe funkcje mózgu praktycznie są nieaktywne, a całe przetwarzanie dzieje się w korze wzrokowej. Czyli oni, ci najlepsi szachiści, widzą jakiś układ planszy i od razu jakby widzą następny ruch, tak? Często. Wydaje mi się, że tak naprawdę doszliśmy do 19:00, mówiłem, że tylko do 19:00 mamy czas, żeby się w całej tutaj zespole spotkać. Po pierwsze, dziękuję, że Państwo nas wysłuchaliście. Po drugie, jeżeli macie ochotę jakieś pytania nam zadać, to my jeszcze tutaj zostaniemy z Piotrkiem na scenie. Będziemy mogli trochę o projekcie mówić, trochę o tym, trochę o naszych prezentacjach. Ale myślę, że nie jest to ostatnie spotkanie w tym temacie, które zorganizujemy, więc jeżeli jesteście zainteresowani w jakiś sposób, to zapraszam do skontaktowania się czy ze mną, czy obserwowania właśnie profilu stowarzyszenia, czy skontaktowania się tutaj z chłopakami. A z Klaudiuszem chyba się musimy pożegnać już, ponieważ no właśnie o to sprawy bardzo. Także dziękuję bardzo, Klaudiuszu, za to, ja że z nami byłeś. Dziękuję Państwu, dziękuję za zaproszenie. Oddam mikrofon do publiczności. Tak, i bardzo proszę, jeżeli macie ochotę jakieś pytania, czy jakiś temat, czy komuś mogę przekazać w takim razie, bardzo Cię proszę, mój drogi. Taką uwagę akurat jeszcze... Nawiązując trochę do, bardzo mi się podobała ta ostatnia metafora, która padła o tym, że umysł jest zmysłem, dlatego że ona jest bardzo prawdziwa. I tutaj tak się składa, powiem, że ja akurat dwa tygodnie temu dawałem na Madrycie, tym największym polskim konwencie fantastycznym, prezentację o percepcji, gdzie tam dużo tematów wspólnych nawiązywałem do tego i mówiąc krótko, coś takiego jak percepcja rozszerzona my już mamy. I my już, tego oczywiście pytanie rozszerzone względem czego? Na przykład względem ludzi sprzed 2000 lat. I to co teraz powiem, będzie brzmiało zapewne dla wielu jak jakiś taki program z Discovery o godzinie puszczane o pierwszej w nocy, ale to jest prawda. Znaczy, w tym sensie na przykład my wiemy, że wszystkie starożytne cywilizacje poza jedną nie widziały koloru niebieskiego. Brzmi trochę tak szokująco, ale tak było, tak jest, to już są na ten temat bardzo, bardzo, bardzo mocne badanie. Kolor niebieski został w pewnym momencie przez tylko Egipcjanie widzieli, został jakby przez ludzkość odkryty. Czyli to jest praktycznie takie przejście, jak jakby na przykład widzenie w ultrafiolecie, nie? To jest... Ale czy on był biologicznie niewidzialny, czy po prostu nie był opisywany? Nie było, ale nie było barwników? Barwniki, tylko, no właśnie, barwnik niebieski mieli tylko Egipcjanie, dlatego wiemy, że nie widzieli. Natomiast Grecy nie mieli. W literaturze greckiej starożytnej nie znajdziemy jakichkolwiek zmian. Natomiast znajdziemy już zmiany, kiedy na przykład wino i woda morska mają ten sam kolor. To znaczy, ja bym nie powiedział, że to brzmi niesamowicie czy coś takiego, no bo to jakby... Tak, zwierzęta, na przykład psy też nie widzą większej kolorów, a ludzie jakby... Tylko trik polega na tym, że to wynika z tego, że przetwarzanie tych kolorów, że przetwarzanie, ten świat, który widzimy jest bardzo silny, znaczy to, co my widzimy jest bardzo silnie interpretowane i to na przykład istnieje zależność między na przykład tym, co widzimy, a językiem, jakim się posługujemy. To jest oczywiście nawiązanie do słynnej hipotezy Sapira-Whorfa, mocno kontrowersyjnej, ale w tym sensie, że na przykład osoby posługujące się innym językiem mogą troszkę inaczej postrzegać kolory nawet. Wiemy, że to też działa w drugą stronę, że są na przykład nie wiem, jakieś społeczeństwa zbieracko-łowieckie, które widzą na przykład też kolory, widzą więcej, dokładniej kolorów. Nie? To pewnie tam każdy z podstawów, kto słysza to słynny, że tam Eskimosi widzą 20 rodzajów śniegu. To nie jest metafora, znaczy to jest faktycznie tak jest. Nie? Dlatego na takiej zasadzie jest to oczywiście, ten typ przetwarzania jest najciekawszy, ten trzeci typ, o którym Pan mówił, ale on właśnie jakby już jest i on dotyczy, i tu właśnie jakby kolejne nawiązanie, że jakby też
to też jest robione, żeby to osiągnąć, nie musimy mieć jakby chirurgii, bo też są inne środki. Znaczy ludzie jak najbardziej nadal podlegają procesowi ewolucji, tak? To... Ale chodzi o to, że takim dosyć prostym środkiem, no, żeby jakby widzieć troszkę inaczej, są, no, nie ukrywajmy, substancje psychoaktywne i wiemy, że na przykład Witkacy, który był, no, niewątpliwie geniuszem malarstwa, to na przykład różne obrazy malował pod wpływem różnych środków i to jest nawet tam gdzieś notowane na tych obrazach. Natomiast tu chciałbym zwrócić uwagę... To też jest przetwarzanie rozszerzone. Znaczy tutaj środki psychoaktywne modyfikują działanie tego elementu korelatora właśnie, czyli naszego układu nerwowego. Natomiast sama ilość informacji, która dociera z receptorów, czy nie ulega zmianie, natomiast faktycznie zmiana tego, bo to jest tak, że my właściwie nigdy nie dostajemy wszystkich informacji z naszych receptorów, więc może być tak, że niektóre środki po prostu umożliwiają nam wykorzystanie więcej z tego, co już mamy, tak? Czyli my nie dostajemy czegoś, czego wcześniej nie dostawaliśmy, tylko nasz umysł mógł chować przed nami te informacje. Obraz, który my widzimy jakby w sensie tego, jak on pada na nasze oczy, jest dwuwymiarowy. Na przykład każdy dwuwymiarowy obraz ma nieskończoną liczbę interpretacji trójwymiarowych, czyli widać, że jakby że ten element przetwarzania jest de facto najważniejszy. Gdybyśmy nie przetwarzali, to byśmy nie mogli się poruszać. Chodzi o to, że fajnie jest oczywiście widzieć w ultrafiolecie, ale jakby nawet potencjał w zakresie tego, co widzimy, ale jak jeśli zmienimy ten poziom przetwarzania, to też jest gigantyczny. Nie? A nie są to po prostu trochę dwa różne tematy? No bo w jednym wypadku, tak jak Piotrek tutaj wspomniał, nie modyfikujemy wejściowych informacji, tylko modyfikujemy to, co z nich zostanie wyłuskane i przez nasz mózg przetworzone. A my mówimy o sytuacji, kiedy zmienia się ilość w ogóle informacji, które dochodzą do naszego organizmu. Może tak, tylko pytanie, czy to jest takie znaczące. Znaczy, w Twojej prezentacji na przykład był te dwa ptaszki, nie? Oczywiście, to jest trochę oszustwo i tak naprawdę. Oczywiście. W sensie, że gdyby ten ptaszek drugi był w ultrafiolecie, to by wyglądał identycznie, bo my nie wiemy, co to znaczy widzieć ultrafiolet, nie? Tam nastąpiła jakaś translacja, więc... Tak, i my właśnie w tym projekcie planujemy analogiczne przekłamanie, bo oczywiście człowiek nie będzie widział ultrafioletu, prawda, Piotrze? Tak, ani nie będzie odczuwał bezpośrednio tych sonarów. Oczywiście my, póki się nie wpinamy w mózg bezpośrednio, póki nie będziemy wprowadzać bardziej radykalnych modyfikacji w strukturze nerwowej, układu nerwowego, to jedyne, co możemy robić, to możemy mapować jakieś zmysły na inne, tak? Na takie, które mamy. Czy może jeszcze jakiś komentarz, pytanie? Bardzo proszę. Jak panowie by się zapatrywali na wspomaganie zdolności czy umiejętności poprzez implementację siatki neuronowej w strumieniu świadomości? Mianowicie, co gdyby hipotetycznie dało się połączyć zmysły człowieka z modelem pokroju GPT-3 czy jakiegoś bardziej rozwiniętego, żeby one współpracowały ze sobą i żeby człowiek mógł namalować coś, co mu podpowie taka siatka wewnątrz umysłu. Okej, to jest bardzo fajne pytanie, bardzo ciekawe, bo tyczy się nie tylko podpięcia pasywnego, czy nawet jakiegoś aktywnego czujnika do mózgu, ale faktycznie podpięcie drugiego mózgu do mózgu, tak? Takiej jakiejś innej zewnętrznej sieci neuronowej. Otóż tutaj cała zabawa polega na tym, że właśnie ciężko jest nam w tej chwili jakiekolwiek gmeranie przy tym. Oczywiście jest problem techniczny, nie potrafimy tego na razie zrobić. Natomiast jest też problem swego rodzaju filozoficzny i etyczny, mianowicie gdzie się zaczyna, gdzie się kończy to nasze ja. Gdzie na przykład wkładając jakąś dodatkową sieć neuronową, my ingerujemy w samych siebie, a gdzie tylko modyfikujemy jakąś część przetwarzania sygnałów. Na przykład tu mowa jest o obrazach, tak? To na przykład, co się stanie, jeżeli byśmy mieli jakąś, powiedzmy, wpuścili, mamy część mózgu odpowiedzialną za interpretację obrazów z oczu. To na przykład wymienienie samej tej części na część sztuczną
no to raczej nie nazwalibyśmy tego zmianą naszego jestestwa, naszego własnej świadomości. Natomiast jest to pytanie, gdzie się to kończy, gdzie się to zaczyna. Czy jak dodamy sobie na przykład, wyobraźmy sobie taki hipotetyczny przykład właśnie a la science fiction, że mamy sieć neuronową, którą wyuczyliśmy na tysiącach symulacji kinetycznych takich, walki kung fu mistrzowskiej, tak? I wpisujemy tą sieć neuronową w chip i wsadzamy ten chip komuś w głowę, w ośrodek motoryczny. I teraz ten ktoś staje się mistrzem kung fu, tak? Jeżeli ktoś go atakuje, on ma natychmiast odruch, tak? To jest kwestia w ogóle rozszerzania całego mózgu poprzez zewnętrzne sieci neuronowe, sztuczne sieci neuronowe. I to jest bardzo ciekawa kwestia, tylko właśnie obecnie przede wszystkim jest to pytanie filozoficzne, gdzie się zaczynamy właściwie my, gdzie się kończymy. A druga kwestia jest taka, że obecnie jest to technicznie w ogóle nierealizowalne. Nawet te obecnie opracowane przez zespół Neuralink łącza mózg-komputer, jeżeli chodzi o ich zaawansowanie, to one są bliżej wbijania sobie śrubokręta w łeb niż takiej faktycznej wizji zjednoczenia się z tym komputerem. To naprawdę jesteśmy jeszcze na bardzo prymitywnym etapie w tej chwili. To się tak może nie wydawać, bo te firmy się mocno reklamują, ale dużo nam naprawdę brakuje do takiej możliwości, żebyśmy byli w stanie spiąć faktyczne wejścia sieci biologicznej do faktycznych wejść sieci sztucznej. Rozumiem. Mnie też zastanawia, czy gdyby już na którymś etapie to się udało, to realną perspektywą byłaby cyberpsychoza, jak w cyberpunku, że po wpięciu zbyt wielu implantów albo jakiejś przesadnie złożonej siatki neuronowej człowiek by oszalał w jakiś sposób. No to właśnie jest też to, o czym ja trochę wcześniej mówiłem, ale tylko tak napomknąłem, że w biologii rzadko cokolwiek jest bardzo ładnie na moduły podzielone. Czyli my sobie możemy rysować takie ładne diagramy, gdzie tu mamy część przetwarzającą ten obraz, tu tamto, a tak naprawdę w mózgu to wszystko jest ze wszystkim połączone, nie wiadomo, gdzie się do końca jedno zaczyna, gdzie się drugie kończy. Coraz lepiej jesteśmy sobie w stanie te pudełka rysować, ale to nie znaczy, że to staje się coraz ładniej podzielone. Dodatkowo obecnie mamy na przykład jeszcze, jest taka kwestia, że do niedawna myślano jeszcze, że w ogóle komórki glejowe nie pełnią żadnej roli w przesyłaniu informacji, a jedynie stanowią swego rodzaju rusztowanie mózgu. Natomiast no już jakiś czas temu okazało się, że one jednak też potencjały elektryczne są w stanie przesyłać, więc w ogóle nie wiadomo, co wpinać, czego nie wpinać. Natomiast faktycznie, jeżeli coraz więcej by tego zastępować sztucznymi częściami, to w pewnym momencie po prostu oczywiście te części wchodzą w jakieś interakcje i im bardziej mamy złożony układ, tym coraz trudniej jest przewidzieć, jak te interakcje będą wyglądały. Więc jak ktoś sobie nawsadza tych wszczepów w głowę, to na pewno w pewnym momencie szlak to trafi. Wydaje mi się, że dla mnie jeszcze ciekawe jest może to, że weźmy pod uwagę to, czy wyobraźcie sobie Państwo to, że faktycznie taki Neuralink wypuszcza na rynek swój pierwszy ten interfejs, faktycznie przez naczynie krwionośne na cały mózg jest nakładana taka siatka sczytująca i jakby jakieś tam currents elektryczne przekazująca, rażąca nasz ten mózg prądem. I jeżeli w pewnym momencie byśmy się zdecydowali na taką modyfikację, taką, która ma dostęp do tego, co nasze oczy przekazują dalej do naszego mózgu, co widzimy, na przykład tak, żebyśmy mogli mieć nieograniczone augmented reality w rzeczywistości, to w tym momencie bardzo fajnie to pokazuje w takiej swojej beletrystyce Duka i w Czarnych Oceanach bodaj. Jeżeli pokazuje to, że tak naprawdę wszystko, co widzi bohater, wszystko, co widzą bohaterowie, nawet jeżeli jest bardzo fantastyczne, nawet jeżeli jest dziwne, trzeba traktować tak, jakby było prawdziwe, bo nie mamy innego wyboru. Od momentu, od którego po raz pierwszy zmodyfikujemy swój ośrodkowy układ nerwowy w taki sposób, że on modyfikuje to, co widzimy,
od tego momentu już nigdy nie mamy świadomości tego, co jest prawdziwe, a co nie, tak naprawdę. To ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, jak już mówimy o Neuralinku, no to popatrzcie sobie, jak ostatnio wyglądają zachowania Muska względem Twittera i zastanówcie się, czy chcecie dawać temu człowiekowi dostęp do swojego mózgu. Czy może jeszcze jakieś pytanie? O, bardzo proszę. A jak panowie się generalnie zapatrują na coś takiego? Bo generalnie mówimy tutaj o rozszerzaniu naszych zmysłów za pomocą technologii. Ale jakby to wyglądało w momencie, kiedy technologia zastępuje nasze zmysły? W sensie też tam pan wcześniej podał, że nasze zmysły w porównaniu do tego, co widzieliśmy tam 2000 lat temu, się to w jakiś sposób rozwinęło. Ale powiedzmy, jeśli wejdzie taka technologia, która rozszerza nasze widzenie, to powiedzmy, czy za kolejne 2000 lat nie zaczniemy się rodzić ślepi, bo będziemy tak uzależnieni od tej technologii. Ja bym się tylko martwił, że nie przeżyjemy następnych 20 lat, a nie tym, co będzie za 50 albo 200. Ale wydaje mi się, że dużo szybciej, i to poniekąd jest powód, dla którego w ogóle stowarzyszenie działa, wydaje mi się, że wiele technologii może przyjść, wiele pytań, które wynikają z pojawienia się tych technologii, może przyjść szybciej niż moglibyśmy sobie wyobrażać. Niektóre może nawet niespodziewanie i dlatego powinniśmy już na pewne tematy rozmawiać. Tak, i ja bym dodał jeszcze, że to jest, tak jak już wcześniej tutaj, właśnie też jak pan zadawał pytanie, czy zwracał uwagę na to, że ludziom zakres widzialności kolorów się zwiększył, to też wtedy wspomniałem, że ludzie nadal podlegają ewolucji, a ewolucja lubi ciąć koszty. Więc tak tutaj jest słuszne spostrzeżenie, że jeżeli ludzie przestaną używać oczu, to może ta cecha zaniknąć, tak? Oczy mogą zaniknąć. Natomiast to też tak nie jest do końca, bo jakby to nie działa tak prosto, bo tam jest po drodze coś takiego, że żeby jakaś cecha zaniknęła, to musi działać jeszcze jakaś selekcja naturalna, tak? I w tym przypadku całkowite zaniknięcie oczu to jest bardzo wiele pokoleń. Wcześniej dotrzemy jeszcze do etapu, na którym chromosom Y zacznie zanikać i będziemy mieli też pewne wyzwania z tym związane, tak? Że zniknie nam jedna płeć. Natomiast jest kwestia taka, że im bardziej modyfikujemy siebie, tym bardziej też podejrzewam, będziemy musieli, bo to też jest kwestia, do jakiego stopnia chcemy siebie modyfikować, ale im bardziej się zgodzimy na modyfikację siebie, tym bardziej też musimy kontrolować to, jak ludzie ewoluują, ludzką ewolucję. Tu jest oczywiście gigantyczne ryzyko. No, chyba nikomu nie trzeba przypominać, jak się skończyła eugenika w wieku 20, tak? Skończyła się tragicznie, natomiast w przypadku cyborgizacji, w przypadku coraz większego modyfikacji swojego ciała, też trzeba niestety będzie w jakiś sposób kontrolować to, jak ludzie się rozwijają. Dlatego czasami też jest to pytanie, do jakiego stopnia my się chcemy modyfikować, czy my jesteśmy gotowi na wzięcie na siebie tak wielkiej odpowiedzialności. Czy są ludzie, czy są politycy, czy są biznesmeni, czy są naukowcy, którzy są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność ale to są pytania właśnie takie natury etycznej bardzo. I etycznej, i filozoficznej, na zasadzie jak daleko z tym można pójść, jak bardzo to nas zmieni jako społeczeństwo, a nie jako indywidualnych ludzi, tak? Przyznam szczerze, ja patrzę na to mniej pozytywnie. Moim zdaniem to nie jest etycznej natury problem, to jest problem wyłącznie ekonomiczny już w tej chwili. Kwestia czasu po prostu, kiedy... No nie wydaje mi się, żeby powstało memorandum na temat modyfikacji genetycznej na przykład embrionów, tak jak powstało kilkadziesiąt lat temu, jeszcze był duży bioetyczny konsensus dotyczący klonowania tak, aby płodzić dzieci. Zgubiłem słowo akurat w tym momencie. Możemy mieć klonowanie albo służące leczeniu, albo klonowanie dla wyprodukowania jakby kolejnego pokolenia. I memorandum polega na tym, że nie możemy klonować, aby wyhodować kolejne pokolenie i co do tego się cały świat z wielkim bólem jakby zgodził na to. Ale na przykład już nie mamy właśnie jednolitego stanowiska dotyczącego klonowania do wykorzystania w medycynie. Już tutaj niektóre państwa się wyłamały.
A biorąc pod uwagę, że na przykład Emiraty Arabskie otwarcie zapowiadają, że planują kliniki designer babies w swojej ofercie mieć, więc możemy bezpiecznie założyć, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat zacznie się genetyczna modyfikacja człowieka na dużo większą skalę niż teraz, bo oczywiście ona w tej chwili też jest dzięki na przykład terapiom genowym, prawda? Ale że będziemy w bardziej otwarty sposób mówić o problemie modyfikacji genetycznej człowieka i faktycznie będzie każdy z nas chyba musiał sobie w przyszłości, ja sobie tak przynajmniej wyobrażam, każdy będzie musiał sobie jakiś status quo człowieka sam wymyśleć, nie, ocenić. Tutaj się z tobą akurat nie zgodzę. Ja uważam, że nie wszystko należy zostawiać niewidzialnej ręce rynku i nie wszystko jest kwestią indywidualistyczną, ale to raczej nie jest rozmowa na ten... To byśmy musieli 2 godziny jeszcze sobie zaklepać. Tak, ja po prostu uważam, że ręka rynku będzie silniejsza od słów bioetyków. Ale tak, może jeszcze jakieś pytanie na koniec, ostatnie. Cóż, w takim razie... O, jest jakieś pytanie. Może to moje pytanie wynika z niezrozumienia tematu, motywu przewodniego. Ogólnie ja bym się, może to z mojej własnego, że tak powiem, zboczenia wynika, zastanowił, jak wyglądałby cały proces ewolucji człowieka, gdybyśmy mieli dostęp do bardziej rozszerzonych zmysłów. Bo niełatwo siedzi w obecnej sytuacji z punktu widzenia człowieka XXI wieku i sobie dywagujemy, jak wygląda sztuka, ale pytanie, czy jako ludzkość, gdybyśmy mieli dostęp do tych zmysłów rozszerzonych już kiedyś, czy bylibyśmy w stanie udomowić bydło, nauczyć się rolnictwa i innych tego typu rzeczy, które doprowadziły do tego, że możemy siedzieć sobie tak, jak teraz siedzimy tutaj w dniu dzisiejszym. Znaczy ja może tutaj tak powiem odnośnie tego, no to jakby mamy jakby eksperyment, jak różni, trochę inni ludzie by działali. Na przykład wiemy, że Neandertalczycy byli od nas silniejsi, wytrzymalsi i generalnie pod wieloma względami indywidualnie lepsi i to paradoksalnie ich zgubiło, ponieważ nie musieli ze sobą współpracować, tak? Byli w stanie w małych grupach polować, a Homo sapiens to był taki trochę słabeusz i w małych grupkach dostawał łomot, co zmuszało nas do współpracy w dużych grupach, co lepiej wpłynęło na ewolucję właśnie rozumu i na tworzenie społeczeństw, tak? I teraz takie pytanie. I właśnie kwestia jest taka, że jeżeli wtedy, na samym początku, byśmy byli takimi supermenami, tak, to prawdopodobnie nie starczy spojrzeć na ludzi niestety dzisiaj dookoła. Jeżeli ludzie mają wiele potrzeb, zapewnionych, to bardzo często nie chce im się spędzać czasu z innymi, bo tego trochę nie lubi, ten trochę go irytuje i tak dalej, tak? I kiedy nie ma żadnych problemów, to ludzie czasami wolą, i to mówimy już o naszych obecnych ludziach, którzy wyewoluowali jako te społeczne Homo sapiens, często mają dużo mniejsze grono znajomych niż na przykład ludzie biedniejsi, którzy częściej muszą walczyć o byt, tak? I wtedy muszą się nauczyć dogadywać z ludźmi, których nawet trochę nie lubią i tak dalej, i tak dalej. I dlatego mi się wydaje, że jeżeli byśmy mieli takich nie tylko zmysły, ale i te efektory, i receptory, i efektory dużo lepsze niż teraz mamy, to tacy supermenowie długo by nie pobawili na Ziemi, ponieważ by nie mieliby potrzeby, właśnie tak jak zwróciłeś uwagę, nie mieliby potrzeby budowania miast, bo po co, skoro dzikie zwierzęta są w stanie słuchem wykryć z mili, po czym gołymi rękoma powalić, to po co budować miasta, tak? Nie musieliby tworzyć broni. No i w pewnym momencie ci inni, którzy musieli zacząć tworzyć broń, musieli zacząć budować miasta, no zaczęliby wygrywać, bo tamci by ich szybko pokonywali na etapie jakichś dzid czy maczug, ale w momencie, kiedy się pojawią łuki, to już się zmieniają się reguły gry. No i jeden, że tak powiem, jest ta tradycyjna sztuka walki pod tytułem 10 na jednego, tak? I ona zapewnia pewne przewagi. Z tego, co mi wiadomo,
Homo neandertalis wyginęli też z tego powodu, że właśnie ta tkanka mięśniowa o wiele jakby cięższa i obfitsza wymagała więcej energii i pokarmu, a po prostu jakby w epoce lodowcowej był deficyt i nie mogli się dożywić wystarczająco. Tak, tak, to też oczywiście w biologii nie ma nic za darmo, no i jeżeli byśmy, a to właśnie też jest dobre do tego rozszerzenia zmysłów, uwaga, bo jeżeli byśmy rozszerzyli sobie zmysły, tak, zrobili sobie widzenie w ultrafiolecie, w podczerwieni, słyszeli infradźwięki, ultradźwięki, mieli zmysł magnetyczny, zmysł elektryczny, to wszystko, to musielibyśmy gdzieś w tym mózgu upchnąć przetwarzanie tych sygnałów i to by się działo też kosztem naszej inteligencji, no bo jak używamy mózgu do przetwarzania tysiąca sygnałów, to już zostaje mniej tego mózgu na twórczość, na takie rzeczy. I też myślę sobie, skoro już można de facto odciąć dźwięk z rzeczywistości cielesnej poprzez implant ślimakowy, gdyby tak samo dało się zrobić ze zmysłami wzroku czy dotyku, moglibyśmy wytworzyć prawdziwą, wirtualną rzeczywistość bez żadnych headsetów, gdyby po prostu powszczekać takie implanty, które zamieniłyby... No ja pamiętam takie jakieś, już nie pamiętam tytułu, ale takie makabryczne science fiction, gdzie koleś miał mózgi w tych w słoikach i każdy z tych mózgów był podpięty do symulacji. Każdy myślał, że żyje pełnym życiem, a... To mógł być też Lem. Tak, 60. chyba. Czy możemy jeszcze tam mikrofon podać? Ja mam pytanie, to może raczej jest takie na dyskusję przy piwie może niż tutaj na dyskutowanie, ale trochę jeszcze wracając do tej sztuki, bo tak troszeczkę żeśmy ją zostawili na boku, że chyba jednak wymagany jest pewien taki największy wspólny mianownik, jeśli chodzi o jej odbieranie i takie indywidualne rozwijanie zmysłów nie za wiele da, no bo ciężko będzie w jakikolwiek, znaczy o realizacji artystycznej wydaje mi się mówić w momencie, kiedy będzie ona niedostępna dla na przykład, no, krótko mówiąc, każdego. Tak? Będzie musiała być to cały czas przetłumaczalne dla osób nierozwiniętych zmysłowo, tak? W sensie bez tej rozszerzonej sensoryki. Tak, znaczy no niestety nasz artysta już uciekł, natomiast ja... Tak, jeżeli chodzi o naszą koncepcję, to oczywiście bardzo ważne jest, żeby osoba odbierająca sztukę była, osoba nadająca tą sztukę i osoba odbierająca ją, mniej więcej, że tak powiem, komunikowały się na tych samych falach, że tak to określę. I to, co u nas było naszym pomysłem, tak, bo na przykład powiedzmy, jeżeli byśmy wyewoluowali jakiegoś kruka do poziomu inteligencji człowieka i on by stworzył sztukę jakąś i ponieważ widzi ultrafiolet, to by namalował piękny obraz w ultrafiolecie, a wszyscy odwiedzający ludzie by widzieli po prostu czarny obraz na ścianie, tak, bo to o to mniej więcej chodzi, to by nie zadziałało. Natomiast tutaj trochę koncepcją jest to, że osoba obdarzona tymi innymi zmysłami tworzy swego rodzaju sztukę, która jest możliwość jej odebrania też podstawowym zestawem zmysłów. Tylko chodzi o to, jak ta osoba to jest właśnie ciekawy eksperyment, jak osoba obdarzona podstawowymi zmysłami będzie odbierać to, co ta druga stworzyła. Na przykład ten ktoś, kto powiedzmy patrzy na świat tym lidarem albo sonarem, tak? Czyli dźwiękami, może stworzyć coś, co mu się wydaje najpiękniejsze, tak? Piękne dzieło, a komuś, kto patrzy na to wzrokiem, może to się wydać szkaradą. I to właśnie tą translację tego wrażenia pomiędzy artystą a odbiorcą w chwili, w której oni korzystają z innej sensorii, to jest jeden właśnie z założeń tego projektu. Właśnie taki eksperyment, jak ta translacja nastąpi. No ale też wydaje mi się, że jeżeli mamy już narzędzia, które pozwalają artystom widzieć jakieś dodatkowe zmienne, to możemy potem potencjalnie też naszych oglądających sztukę w to wyposażyć, tak aby mogli docenić właśnie tak, w tym innym świetle. Tak, też jest taka koncepcja właśnie, żeby odwiedzający tę wystawę najpierw patrzyli na nią swoimi zmysłami, a potem też dostawali taki headset. Żeby to rozszerzenie takie ad hocowe było, tak?
tak? Że można po prostu, nie wiem, no, założyć tego Oculus Rifta. Tak. W tej chwili mówimy o tym, bo oczywiście, jeżeli byśmy mówili o jakiejś przyszłości, gdzie powiedzmy elity stać na rozszerzanie swoich zmysłów, a reszty świata nie, no to oczywiście sztuka tworzona przez te elity byłaby też niedostępna dla reszty. Dziękujemy w takim razie. Wydaje mi się, że już jest wpół do, więc powinniśmy już formalnie kończyć część spotkania tutaj. Ale tak jak mówiłem, bardzo zapraszam Państwa do spotkania się z nami, a przynajmniej ze mną i z częścią osób tutaj ze stowarzyszenia. Być może z Piotrkiem następnym razem. Tak. Następnym razem jak najbardziej. Dzisiaj po prostu niestety. W każdym razie dzisiaj drugie dno. Za chwilę będziemy się prawdopodobnie zbierać stąd piechotą. Bardzo Was zapraszam, bo najfajniejsze rozmowy po prostu zawsze właśnie tam na afterach się rozgrywają. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za obecność i za wysłuchanie nas.